Muzeum Śląskie jak plac budowy. Trwają prace na zamkniętej od ponad roku wieży szybu Warszawa 2, a obok metamorfozę przechodzi budynek dawnej łaźni Gwarek. Na efekty trzeba jeszcze poczekać. Za to już od jutra muzeum otwiera po kilkuletniej przerwie jeden z najważniejszych budynków byłej kopalni Katowice. Łukasz Kądziołka. Z tej wieży na razie widok mają tylko pracownicy, którzy zajmują się jej remontem. Od ponad roku nie można tu wchodzić, choć oglądanie panoramy z wieży szybu Warszawa 2 było dla wielu osób obowiązkowym punktem zwiedzania Muzeum Śląskiego. W tym roku jeszcze nie będzie można wjechać do góry. To nie jedyne inwestycje na terenie muzeum. Prace przebiegają również obok, w zabytkowym budynku dawnej łaźni Gwarek. W końcu w Śródmieściu Katowic zostanie zaprezentowana industria. Brak przemysłu, a znajdujemy się w kopalni Katowice, no więc te maszyny i kopalniane, i hutnicze, i zabytki industrialne XX wieku i końca XIX wieku będą w końcu mogły być pokazane w formie takiego magazynu studyjnego. Miłośnicy takich zabytków mogą być zadowoleni, bo po kilku latach przerwy ponownie można zobaczyć najcenniejszą maszynę byłej kopalni, która działała jeszcze w latach 90. Zarówno do przewozu osób, jak i transportu materiałów i węgla na górę. Czyli w pełnym zakresie robót górniczych była użytkowana. To najstarsza maszyna parowa w Polsce. Pochodzi z 1892 roku. Przywieziona z Niemiec. Producentem była Iselbürger Hitte. Maszyna jest zachowana w dość dobrym stanie. W momencie, nim przejęliśmy ten budynek, tutaj niestety doszło do rabunków różnych detali, głównie z metali kolorowych, jak smarownice między innymi. Do maszynowni szybu Bartosz będzie można wejść od soboty, 10 sierpnia. Zwiedzanie będzie się odbywało we wtorki i weekendy w godzinach otwarcia muzeum.